Cześć. Dzisiaj będzie krótko o podstawowych trzech zasadach treningu siłowego. Zasady zaczerpnięte są od Pawła Caculina. Pierwsze to trenuj tak ciężko, jak to tylko możliwe. Druga zasada, trenuj tak często, jak to możliwe. I trzecia zasada, pozostań świeży najbardziej, jak to tylko możliwe. Kombinacja tych trzech zasad pozwala moim zdaniem i też na tego pana, co się powoływałem, na Pawła Caculina, progresować w treningu siłowym. Uważam, że nie tylko w siłowym, ale w większości treningów kombinacja między tymi trzema zasadami pozwala progresować z różnymi wynikami. Oczywiście pozostanie w jakimś balansie, w powiązaniu tych trzech czynników w odpowiedniej ilości i jakości jest bardzo trudne i często to jeden czynnik przewyższa drugi i skacze się pomiędzy balansem, pomiędzy tymi czynnikami. To tyle, tak chciałem krótko czymś się tutaj podzielić i teraz wracam do swojego dalszego treningu. Dzisiaj klata i jeszcze powyciskam coś na dipy. Zapraszam do obejrzenia dalej. Widok z kamery mam tak profesjonalny, jak i całe te moje filmy. A nie mam baterii, jestem na kablu teraz. Okej, jadę teraz 40 kilo. Zobaczymy, jak to wejdzie. Trzy ruchy by się przydały minimum zrobić. Jedziemy. Кто там едет? Кто там едет? Посмотри на хромой-то, на кобыле. Это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Добро, 440. Najwięcej dźwigałem 55 na dipy, więc nie jest tak źle. 40 kilo. Mam jeszcze spory zapas. Ok. Dzięki. Do następnego razu. Nie dostałeś by mu osinowa polenta.